Robert, jesteś mega zapracowany, masz kilku podopiecznych, z którymi pracujesz, prowadzisz treningi, do tego jeszcze doszedł DSF Kickboxing Challenge, tam już jesteś w tej chwili menadżerem. Jak to wygląda? Jesteś matchmaker bardziej, tak? Bardziej połączyć zawodników w pary, żeby ten fight card w miarę jakoś tam wyglądał. Oczywiście to robię, pomaga mi w tym Piotr Siegoczyński i gdzieś tam razem to wszystko konsultujemy i tworzymy tak, żeby ten fight card naprawdę dobrze wyglądał. No. Czyli głównie chodzi o emocje, o to, żeby te walki naprawdę były właśnie emocjonujące. Żeby były dobre dla oka tak naprawdę, bo to fajnie jest jak Polacy wygrywają, ale tak naprawdę chodzi też o to, żeby to było widowiskowe. Wcześniej miałeś okazję być na galach DSF-u. Myślałeś, że będziesz kiedyś współpracował właśnie z tą organizacją? Nie, choć tam zawsze bardzo chciałem, bardzo mi się podobają te gale. Fajnie, ja się wywodzę z kickboxingu, także... No właśnie, to coś wspólnego miałeś z tym kickboxingiem, coś tam nie? Miałem, coś tam kopałem kiedyś, coś tam nawet wygrałem. Także miło wrócić do tak zwanych korzeni, bo moje drogi odeszły troszeczkę od kickboxingu, jak pojawił się boks zawodowy, wróciłem do boksu, potem przyszło MMA, ten kickboxing został tam spychany gdzieś tam na dalsze drogi, a fajnie, że się odradza, także ludzie chcą oglądać kickboxing, bo dla wielu fanów jest bardziej czytelny niż na przykład MMA. Także, a te gale jeszcze są naprawdę robione na fajnym poziomie, fajnie widowiskowo, zawodnicy są konkretni, także walki mogą się podobać ludziom. No właśnie, bo na ostatniej gali, pamiętam, widziałem Cię w roli widza, celebryty. Nie, byłem w roli widza, fajnie, bo byłem zaproszony przez Sławka, także bardzo się cieszę, bardzo dziękuję, bo fajnie być blisko ringu, poczuć te emocje i mam nadzieję, że wszystkim się podobało tak samo jak i mnie. No właśnie, no to teraz się zapytam o ten fight card, bo już wiadomo, że kolejna gala 9 lipca. Już jest coś szykowane, przymierzane są pary, rozmawiacie o fight cardzie? Tak naprawdę fight card już jest gotowy, zapięty, czekamy tak naprawdę do publikacji. Na pewno dostaniesz informacje o tym, że puści to w mediach, kto z kim i dlaczego. No i dobrze, i w takim razie czekamy niecierpliwie na galę DSF Kickboxing Challenge w Ząbkach. Zapraszamy serdecznie, 9 lipca, będą dobre walki.